W dzisiejszym poradniku do EU4 pokażę Wam, jak generować duże ilości imperialnego autorytetu, zabezpieczyć Włochy przed wyjściem z chrę, wytłumaczę burgundzki incydent, jak i każdy inny, który zajdzie, w tym kilka nowych, co pozwoli Wam dość szybko centralizować Imperium Świętego Romana. O, witam imperialistów, tutaj Lukas. Kraj Habsburgów to zdecydowanie jeden z tych krajów, w którym można naprawdę szybko przeprowadzić dosłownie większość z tych reform, dążąc do centralizacji władzy lub decentralizacji. Ale kto normalny by to robił? Krajem, który może, ale nie musi zrobić też szybciej cesarstwo, są Czechy. I co może Was zdziwić, na obecnym patchu Polska oraz Zakon Krzyżacki. Dzisiaj jednak skupię się na najlepszej strategii otwarcia dla Austrii, żeby zdobywać jak najwięcej autorytetu imperialnego, bo możecie o tym nie wiedzieć, ale zaszły tutaj pewne zmiany. Pierwsza rzecz, którą chcemy sprawdzić, to to, jakie relacje mamy z Burgundią. Już na poprzednim patchu bardzo często Burgundia nas kochała od startu lub była przynajmniej neutralna wobec nas, a dzięki temu bardzo łatwo jest z nią zdobyć sojusz, który od razu zawieramy i od razu potem wysłamy Roland Mariusz do Burgundii i pamiętajcie, to wy go musicie wysłać. Dzięki temu mamy naprawdę zwiększone szanse, żeby Burgundię dostać w wyniku incydentu burgundzkiego, który zachodzi, jeżeli władcą Burgundii jest Charles, a jego następca ma weak claimy, no i potem Charles musi kopnąć w kalendarz. Kolejna ważna sprawa to Zakon Krzyżacki. Chcecie również mieć jak najszybciej sojusz z tym krajem. Może Was to zdziwić, ale Polska jest również bardzo cennym nabytkiem dla Imperium. Zwłaszcza jeżeli odrzuci Unię nad Litwą. Ale może przejdźmy do ustanawiania rywali. Dania może być całkiem niezłym rywalem, siłą rzeczy Imperium Osmańskie również, oraz Czechy. Jeżeli Polska wybierze Litwę, no to zostanie moim rywalem, tak czy siak, za jakiś czas. Jeżeli odrzuci Litwę, stoczymy z nią wojnę, gdzie zdejmiemy jej rywalizację wobec nas. No chyba, że spadnie gdzieś tam w międzyczasie. Władcy austriaccy, niech Was nie kusi zambicie tego młodego następcy. Wam zależy na tym, żeby jak najszybciej zmieniać tych władców. A w momencie, kiedy ten dorośnie, będziecie mogli abdykować obecnego władcę i dostaniecie 10 punktów Imperial Authority, jeżeli oczywiście zostaniecie wybrani na kolejnego cesarza. Poza tym, jeżeli Ladislaus siedzi na tronie węgierskim oraz na tronie austriackim, no to zachodzi Unia Austro-Węgierska. Ale spokojna, wasza, na pewno sobie zabezpieczymy kilku elektorów. Tak czy siak, na razie zdejmujemy fokus z punktów administracyjnych, raczej tutaj potrzebujemy równo wszystkich punktów. Poza tym jako Austria startujemy z tańszym Mikołajem von Kuese, nieważne jak się to nawet wymawia. Mamy również tańszego doradcę dyplomatycznego, którego za chwilę zatrudnię, oraz nie mamy żadnego militarnego tańszego. Dlatego przejdźmy do Stanów. Nikogo raczej nie powinienem już dziwić tym, że wybiorę wszystkie punkty na sam początek. Kolejna sprawa to pożyczki od mieszczan, z tego powodu, że rekrutuję teraz całe wojsko, pamiętajcie, na pauzie i jednocześnie już właśnie też zatrudniam tych tańszych doradców, żebym nie zapomniał. O, pan z manpowerem będzie na propsie, a tak to dodatkowo u szlachty Supremacy over the crown, u stanu duchownego na pewno chcemy religious diplomats oraz wpływy papieskie, zabudowanie kościołów, dodatkowy prestiż zawsze na propsie, no i oczywiście prywatna flota handlowa. Tańszych doradców wezmę za chwilę, jak tylko nabiję stabilność za miesiąc. I teraz zobaczmy, czy będę miał szczęście. I mamy tańszego doradcę za manpower. My i tak długo nie będziemy toczyli wojen. I jeszcze mamy dodatkowe szczęście, tańszy doradca administracyjny, ale jego akurat nie potrzebujemy na ten moment, więc bierzemy tego za manpower. I jak pamiętacie, cofamy całe wojsko. Dzięki temu mamy już 10 tysięcy, a będziemy musieli uzbierać te 34-40 tysięcy manpowera. Spokojnie nam to wpadnie przed wojną z Czechami. Niech teraz minie jeden dzień. Leci sojusz do Zakonu Krzyżackiego. Kolejne sojusze po Zakonie Krzyżackim to raczej chcemy wysłać do wszystkich królestw, które są elektorami, czyli na przykład Palatynat, Saksonia oraz, jeżeli się zgodzą, to Brandenburczycy, ale oni mają na rywalu na razie Zakon Krzyżacki, dlatego nie bierzemy z nimi tego sojuszu w tym momencie, dopiero jak zerwiemy sojusz z Zakonem Krzyżackim, ale to za kilka miesięcy. O! Już się zaczął incydent bardzo ważny, czyli dołączenie Zakonu Krzyżackiego do Imperium Świętego Romana. Tutaj mamy trzy wybory. Dołączamy Zakon Krzyżacki do Imperium na normalnych zasadach, co wnerwi w zasadzie wszystkie księstwa w ramach tego Imperium. Tego nie chcemy wybierać. Trzeci wybór to odrzucenie tego. No ale po co ja wtedy brałem ten sojusz, prawda? Więc siłą rzeczy lecimy w drugą opcję i dostajemy słodkie 16,6 punktów autorytetu imperialnego. A w międzyczasie oczywiście zwiększamy
zwiększam stabilność i wybieram tańszych doradców. I jako, że jestem kretynem, to odbieram obecnie ziemię. Oczywiście nie możemy zapomnieć o sojuszu z Węgrami. Będą nam przydatni. No i w tym momencie możemy też wysłać do poprawiania relacji dyplomatę z Livonian Orderem. Ale nie bierzcie z nimi sojusz, jest to super ważne. Ten kraj musi czuć się zagrożony i chcieć dołączyć do Imperium Świętego Romana. Pozostałych dwóch dyplomatów wysłałem też do poprawienia relacji z elektorami, z którymi nie mam sojuszu, ale jeszcze nie. Musimy połapać Royal Mariage. Burgundy to my musimy wysłać, a nie oni nam. Czy w pozostałych krajach nie jest już to takie super ważne. Bardzo szybko chcemy zrobić misję Secure the Electors. Mamy potem 25 lat na utworzenie Unii nad Czechami. Ciekawe, za co zależy ten imperialny autorytet od zakonu. Przed chwilą było tu 16, teraz już 18, ale jak już jesteśmy przy autorytecie. Głównie go dostajecie w tiku miesięcznym i w zasadzie jak na niego najedziecie, macie wszystko rozpisane, gdzie co dostajecie, za co tracicie. Kolejnym dużym źródłem Imperial Authority są wasi władcy. W zasadzie chcecie zabijać swoich władców i wprowadzać na kolejnego na tron, kiedy to tylko możliwe. Za każdą taką zmianę 10 punktów do was leci. Incydenty imperialne, jeżeli w zasadzie właściwie w nich powybieracie, dostajecie potężne ilości Imperial Authority. Takich incydentów przed 1500 rokiem są 3-4. Wszystkie wam pokażę, nie bójcie się. Chociaż dwa z nich są mega losowe, więc może nie wszystko wam pokażę, ale na pewno o nich powiem. Informacja o Włoszech. Tutaj to jest takie tylko ostrzeżenie, że kiedyś coś się wydarzy, a ogólnie to w 1460 roku zawsze. Na patchu 1.34 doszła też możliwość zaproszenia danego państwa do Imperium Świętego Romana. W teorii za każde pokojowo zaproszone państwo powinniśmy dostać 5 punktów, ale to chyba nie działa. Trzecia reforma daje wam możliwość zrobienia tego samego tylko poprzez wojnę. Jeżeli kraj ma mniej niż 100 warscora, będziecie mogli go siłowo dołączyć do Imperium i w zależności od jego wielkości będziecie dostawali Imperial Authority. Jako Austria macie już na starcie kopalnię złota i warto jest ją rozwijać poprzez dewowanie prowincji. Zakon dołączył do Holy Roman Empire, mimo już nie mamy z nim już sojuszu od dawna. W międzyczasie wykonuje misję Secure Electors, możemy ją zrobić od razu. 25 lat mamy na zdobycie Unii, a i tak myślę, że w okolicach 1450 dopiero zaatakuje Czechy. W ogóle nam się nie spieszy. Potem w zasadzie to naszych dyplomatów wysłamy jednego na sojusz, drugiego na Czechy w takim razie, żeby budować tutaj siatkę szpiegowską, zawsze szybciej zdobędziemy ten kraj. I pozostało nam czekać na to, co zdecyduje Polska w sprawie swojego władcy. A wam w międzyczasie polecam zajrzeć na październikową wyprzedaż na Enebie. Mega dużo ciekawych gier do kupienia, linki jak zwykle w opisie. Na 15 poziomie, jak już dodewujecie, pamiętajcie, żeby zrobić Expat Infrastructure w prowincji. Jest to super obecnie mocne pod dewowanko. I o dziwo, niektórzy z was nie wiedzą, że kopalnie ze złotem dewujemy maksymalnie do 10, bo wszystko powyżej będzie bardzo, ale to bardzo zwiększało szansę na zawalenie się kopalni. No i szkoda, nie pokażę wam unikalnej drogi, którą miałem na grze testowej. Polska wybrała Jagiellona, więc teraz wam powiem o drodze alternatywnej, której nie zobaczycie w tym odcinku. Po pierwsze, stoczyłbym wojnę o Humiliata z Rzeczpospolitą i na końcu upokorzyłbym ją i zdjął sobie ją z rywala. Kolejna sprawa to poprawienie relacji na maksa, wzięcie sojuszu i czekanie, aż zajdzie decyzja powarnie. W jej wyniku, jeżeli Polska ma potem sojusz z Austrią i tak dalej, ma misję na dołączenie do Holy Roman Empire i tutaj dzieje się coś dziwnego. Raz dostajemy 40 punktów Imperial Authority, a raz nie. Nie wiem, od czego to zależy. Na grze testowej, bo grałem sobie bez Iron Man, patrzyłem, za każdym razem Polska dołączała w wyniku misji do HRE. Przynajmniej tak mi się wydaje. I kolejna rzecz, która teraz raczej nie zajdzie przez dłuższy czas, bo Livonian Order nie będzie się teraz czuł zagrożony przez Litwę, bo Litwa nie dostanie roszczeń do jej terytoriów, no chyba, że dostanie, to będzie nam bardzo ciężko ten kraj dołączyć do Imperium. Więc Polskę będziemy rozbijali na mniejsze księstwa i dołączali je siłowo do Holy Roman Empire. Naszego tańszego doradcę rozwijam od razu do trzeciego poziomu, w sumie dyplomatycznego również. Stać nas na to. Teraz zobaczyłem bardzo fajny modyfikator. Zbyt święty na ten bezsens. U papieża. Dobra, u Burgundii mamy szansę teraz na event burgundzki, bo rządzi Duke Charles I z Burgundii. Jeżeli tu będzie ktokolwiek inny rządził, event burgundzki nie zajdzie. Kolejna sprawa, że Charles musi tak czy siak mieć następcę z weak claimem. Nieważne, czy to będzie Maria, czy Ferdynand, czy ktokolwiek. Następca z weak claimem. Jeżeli mamy te dwa czynniki, event burgundzki w końcu zajdzie. W styczniu 450 przeprowadzamy naszą pierwszą reformę.
farmę, odbieramy ziemię, oczywiście wykonujemy misję kolejną i robię XD, bo widzę, że Czechy mają sojusz z Osmanem. No ale nic się temu szczerze mówiąc nie dziwię, skoro mam oba kraje na rywalu. Ale to spoko, wasza, będzie przynajmniej jedna ciekawa wojna w tym odcinku, bierzemy pożyczki, u najemników mam fajnego generała z szóstką w szoku i w zasadzie atakujemy Czechy. Będziemy musieli dość szybko wyjąć Osmana z tej wojny, wzywamy wszystkich sojuszników, misją będzie zdobycie Unii nad Czechami, zredukowałem też opinię Brandenburgii na temat Czech, wzywamy ich do wojny, technologię spokojnie sobie robimy, w sumie mam fuksa, bo Osman jest po drugiej stronie cieśniny, albo i nie, w sumie jak tak patrzę, mam trochę fuksa, bo boty głupieją, wchodzą na forty, schodzą z fortów, Osmana tutaj nie ma, stolica osmańska zdobyta i sobie tak siedzę, o, Gallipolu również zdobyte, Unii nad Milanem raczej nie chcemy, nie potrzebujemy jej, będzie nam tylko przeszkadzała, rozbijamy mniejsze armie osmańskie, zajmujemy resztę terytoriów i w zasadzie ten kraj będzie już do wyjęcia pewnie z wojny, zgadza się, obecnie biorę pieniążki, czemuż by nie, no i reszta wojny to już w sumie historia. Dlatego rozwiązuję najemników i lecę od razu na stolicę Czech. Hehehe, jest! Wojnę z Czechami kończymy następujące. Uczyniamy je naszą Unią oraz co najważniejsze bierzemy Pragi. I możemy jeszcze troszeczkę zadłużyć ten kraj. Przy okazji biorę w grudniu tego peace deala, więc cała agresywna ekspansja jeszcze nam spadnie, chociaż i tak to nikogo nie obchodzi. A teraz będzie troszeczkę zabawy ze stolicą Czech, bo po pierwsze musimy okorować tą prowincję. Misji Control Bohemia jeszcze nie robimy. Tak samo Decline Hungary też nie, no chyba, że Węgry odrzucą Unię nad nami, a ta decyzja zapadnie, kiedy dorośnie ten władca. Kiedy to będzie? Raczej dość niedługo. Kolejnym naszym rywalem będzie Polska. Potrzebujemy na chwilę doradcy z dyplomatyczną reputacją. Bierzemy chwilowy sojusz i zapraszamy Livonię do Holy Roman Empire. Dostajemy ile? Powinniśmy dostać 5 punktów? Czuję się oszukany? What the fuck? To coś tu jest mega zbugowane. Na grze testowej dostałem te punkty. Czyżby znowu jakoś mechaniki nie działały na Ironmanie? No nieważne, poprawiamy relacje z Czechami. Potem też raczej chcemy teraz bawić się, poprawiać nie relacji z elektorami, bo widzę, że nie głosują na mnie z jakiegoś powodu. Sojusz z Livonią rozwiązujemy, nie potrzebujemy go dłużej. Jej, pierwsza reforma rządowa i powiem wam, że jako Austria to raczej będziemy potrzebowali pieniędzy niż manpowera. Musimy też już zacząć poprawiać relacje z państwami włoskimi. Za 5-6 lat dojdzie do eventu i potrzebujemy powyżej 100 relacji z każdym albo 150 z każdym państwem włoskim oczywiście. Jako cesarz zdecydowanie od papieża zawsze chcecie kupować St. Papal Legate, potem oczywiście tańsze budowanie budynków i tak dalej. Piątej dyplomatycznej nie bierzecie. Kumulujecie punkty, bo pierwszą ideą, którą będziecie rozwijali, to Diplomatic Ideas. O, zobaczcie, mamy wszystkie warunki spełnione do incydentu burgundzkiego. Wystarczy teraz, że ten władca umrze i mamy incydent. Dobra, po okorowaniu Pragi musimy teraz zrobić dużo dziwnych rzeczy, ale to może, jak wprowadzę technologię. Bo tak jak mówiłem, bierzemy od razu idee dyplomatyczne. Dyplomaci, Diplomatic Relation to nam się bardzo przyda, no i poza tym chcemy jak najszybciej zrobić imperialne ambicje. I okej. W sumie dodajemy region Czech, ale nie musimy go korować. Czeską kulturę robimy akceptowalną, następnie odpinamy, zabieramy dewa, zmniejszamy dewa i znowu dodajemy do state'u, tylko niestety zobaczcie, teraz mamy coś takiego jak Colonial Core, żeby to nam znikło, to ja muszę drugi raz okorować tą prowincję, no, trochę mi punktów brakuje. I ja wam chyba zapomniałem powiedzieć, dlaczego wziąłem Pragę, a nie wziąłem kopalni ze złota czeskiej. To jest bardzo proste, w Pradze mamy przekoksany monument do Imperial Authority i żeby on dla nas działał, my musimy posiadać tą prowincję oraz nawrócić ją na katolicyzm. Wtedy od razu dostajemy, widzicie, pół punkta Imperial Authority miesięcznie, to jest bardzo dużo i potem chcemy jak najszybciej to rozwinąć do najwyższego poziomu. No i zobaczcie, okorowałem, zniknęło te 2%. Kolejna sprawa to oczywiście to, że będziemy potrzebowali doradcy odpowiedniego z Missionary Strength. Odpalić również musimy edykt na nawracanie i jeżeli będziecie potrzebowali wciąż, no to możemy dobrać siłę misjonarzy z tego przywileju i siłę misjonarzy z tego przywileju, ale raczej nie bierzcie, tylko w ostateczności. No i nasz władca wreszcie może abdykować, co też chcemy zrobić, bo w tym momencie Węgry zdecydują, czy chcą być pod naszym butem. Władca 4-5-3 całkiem mimo, Węgry od razu inhertują Chorwację, nieważne, dostajemy 10 punktów i Węgry wpadły pod naszą Unię. Super, 32 punkty mamy, a my przygotujmy się do spłacenia naszych pożyczek. XD 20 punktów, co tu się wydarzyło? Okej, u siebie nie miałem Gdańska, ale fajnie, że to zaszło.
zaszło, bo dzięki temu widzimy, że stracimy 20 punktów Imperial Authority w momencie, kiedy Gdańsk zajdzie. O nie, Shadow Kingdom, nie! I teraz musimy zdecydować, czy my chcemy wypuścić państwa włoskie, czy inne chcemy, żeby pozostały. Tutaj sprzeciwię się większości głosów Holy Roman Empire, pewnie, ale ja chcę przedłużyć ten event. Chcemy, żeby te państwa u nas pozostały. I wybranie tej opcji na razie mnie kosztuje stratę 3 punktów Imperial Authority. Niedużo. I z tego co widzę, im więcej elektorów przekonam na moją stronę, tym mniej Imperial Authority stracę. Kolejny protip dla was. No i ostatecznie nie straciłem nawet jednego punkta, udało mi się przekonać elektorów. I teraz to co robimy, to w zasadzie dwie rzeczy. Pierwsze, szykujemy się na szybką wojnę z Polską, jak tylko będą mieli Danzig na wasalu. A druga rzecz, to wykonujemy tą misję. Żeby ją wykonać, to z każdym z tych krajów, który jest tutaj wymieniony, muszę mieć 100 albo 150 relacji. Zobaczę przy ilu mi znikają. No, 100 siłą rzeczy odpada już, więc to będzie chyba 150 relacji. A czas do wykonania tego mamy do 1410 roku. Więc nasza dyplomacja ma totalnie co robić. No w większości krajów zdecydowanie wystarczy na przykład wysłać im drobne sumy pieniędzy i mamy 150 i rzeczywiście wtedy ten kraj znika mi z tej listy. Od czasu do czasu też wystarczy wysłać gwarancję niepodległości. Możemy też użyć opcję udzielenia imperialnej łaski, zrobię to w przypadku dwóch krajów, ale to jest ostateczność, bo to kosztuje nas wpływy imperialne. No i dość szybko zrobiłem to Reign in Italy, dostajemy 25 punktów. Ta matma coś mi się nie zgadza. No i oczywiście potem wszystkim musimy pocofać wszystko to, co nas kosztuje dyplomatyczne punkty, a trochę tego mam. Możemy dalej wykonać nasze misje, w sumie nic one nam szczególnego nie dają. Nie ukrywam, coś tu mi brakuje. Stabilności mi brakuje. To nawracamy. Zaraz to jeszcze i tak przyspieszymy. 111 miesięcy, po prostu, żeby wam pokazać. Teraz musimy już pomyśleć o papieżu i jego evencie na dołączenie do Holy Roman Empire. On może zajść dopiero, kiedy przeprowadzimy Reign in Italy i spowodujemy, że państwa włoskie dołączą do Chre. Ale jest dodatkowy warunek. Papież musi mieć mniej niż 10 prowincji. A ma obecnie 11, więc jest trochę za duży. Czeka nas z nim wojna. Nawet będzie dość upierdliwa. O, właśnie mi zaszło wydarzenie na zwiększenie produkcji złota. Nice. Przeprowadzamy drugą reformę, tylko w moim wypadku papież właśnie dostaje bęski od Kastylii, więc zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Podejrzewam, że jest to wojna o Neapol. O, widzę okazję. Wszyscy wiemy, jak dla Polski taki sojusz się skończy, prawda? Dobra, czas na pierwszą wojnę z Rzeczpospolitą i tutaj nie ukrywam, będzie pewien overkill i pierwsze, co robimy, to zerwanie Unii nad Litwą. Czas na kolejną naszą reformę rządową i oczywiście z Regional Councils, żeby móc odpalić dosłownie wszędzie edykt na 50% taksa. Jest to obecnie bardzo mocne, chociaż na tym tierze akurat dla monarchii jest parę też innych bardzo mocnych rozwinięć, ale to zobaczycie już niedługo w odcinku, a nie powiem wam. Wyjmujemy Szwajcarię z tej wojny i w sumie na White Peace posłuży nam do zresetowania pokoju z Polską, bo z nią graniczę, więc szybko będziemy robili sobie na niej Cassius Belli. Ale w tej wojnie też nie będzie co pokazywać, to jest po prostu totalny overkill. Moskwy? Ale jak? Czemu Moskwa pada, co tu się dzieje? Mamy to, Burgundia zaszła. Szaleństwo. I ogólnie chcemy raczej zachować Burgundię dla siebie. Dostajemy troszeczkę punktów. Prowadzi nas to co prawda do wojny z Francją na bank, ale to nie jest problem. Tylko znowu musimy przekonać do nas elektorów, którzy głosują na opcję. Ja wam dam buntownicy, ja wam dam Burgundię, mi chcecie odebrać. Oj nie. Przy okazji możemy wtedy wykonać dość śmieszną misję na posiadanie prowincji w Niderlandach. No chyba, że planujecie grać pod kolonizację, to zostawcie sobie to na później. Mnie to jest w ogóle niepotrzebne. Polska się poddała. Uwalniamy Litwę. 200 punktów dyplomatycznych. Mega to boli. Najlepsze w Unii z Burgundią jest to, że teraz naprawdę tracę grosze za prowincję poza imperium i możemy to spokojnie olać. I Francja nie wypowiedziała mi od razu wojny z tego, co widzę, co najprawdopodobniej z tego powodu, że ma już wojnę z Kastylią. Kastylia. Totalnie o niej zapomniałem. Dobra. A teraz czas zająć się papieżem. Niestety, ale to jedna z tych wojen, gdzie po prostu wejdę na stolicę i będę tak długo oblegał, aż mi wyjdą z wojen. Najśmieszniejsze jest to, że zaraz po tej wojnie będę chciał mieć sojusz z papieżem, więc będzie ciekawie. A my wreszcie mamy Pragę nawróconą i ten monument zaczyna dla nas działać. 24 punkty, mimo wojny w Chre. Chyba nie muszę wam mówić, że w momencie, kiedy macie eventy na Reform Desire, bierzecie wszystko, co wam tego nie generuje. A w momencie imperialnego pokoju 35 punktów.
Nice! Od papiestwa wypuszczam tylko i wyłącznie Prowansję. Tych prowincji nie chcecie, bo pamiętajcie, im większe papiestwo, tym więcej punktów w teorii dostaniecie. Chyba że się okaże, że znowu coś nie działa. Żadnych prowincji też nie bierzcie dla siebie. Teraz musimy mieć sojusz z papieżem i 100 relacji na plusie. Pierwsze rozwinięcie z ery, albo agresywna ekspansja, albo transfer samrzek. To wam powoduje, że możecie robić roszczenia obok roszczeń. Zwłaszcza jeżeli myślicie, że się nie wyrobicie z rozwaleniem reformacji, to się bardzo przydaje, bo możecie wtedy porobić roszczenia po całym Holy Roman Empire. Ja na wszelki wypadek właśnie wezmę transfer subject, a potem agresywną ekspansję. O! I mamy event na papieża, bardzo się cieszę, teraz on nam dołącza do Holy Roman Empire, no chyba, że mu zabronię, ale jednak nie. I daje połowę mniej niż wcześniej. Mój stack armii obecnie będzie tak wyglądał, 18-4-10, więcej nie robię, potrzebujemy maksymalnego bonusu do oblegania, tak czy siak wchodzę na forty i oblegam, nic więcej nie robię. I powiem wam też szczerze, zwalniam moich doradców, bierzemy maksymalnie jedynkowych, chcemy zbierać jak najwięcej pieniędzy obecnie. No 12 golda nam wpada, jeszcze fortece wyłączymy, muszę kiedyś próbować zrobić taki run pod 3 kopalnie złota zdobyte i maksymalnie szybkie ulepszenie tego monumentu. Jej! No i mamy papieża w cesarstwie. Reichshofhochstaat, nieważne, na pewno chcemy to rozwinięcie. Dyplomatyczna reputacja i koszty idei plus 1, zamiast punktów administracyjnych. No, Polska całkiem ładnie nam daje pieniążek. I powiem wam szczerze, chyba wezmę ofensywne idee jako drugie. Dostajemy dyplomatyczną reputację, lepszych dowódców, szybsze siege'owanie, wszystko co kocham. Ewentualnie nobility. Czekajcie. Nie, jednak tak przejrzałem na szybko, jednak ofensywne mi się wydają mocniejsze. I mamy trzecią reformę. Powiem wam, że to klikanie manpowera przy 70 tysiącach to jest upierdliwe. Tak patrzę, że mogę dołączyć teraz Bośnię do Imperium, ale to nam się totalnie nie opłaca. A nie, Bośnia jest katolicka, to się opłaca. To dołączamy. 2,5 punkta to niedużo, ale zawsze coś. Rozszerzamy o Sardynię, w sumie niech nam da zawsze troszeczkę pieniążków. Abdykujmy naszego cesarza, bo czemuż by nie. 3-4-4, może być. Czas na wojnę z Francją, bo mi podbiła Prowansję, która kiedyś dołączyła do Chre. Nie wiem gdzie, ale tutaj to też będzie głównie taka walka na zdobywanie fortec. Francja nie ma jakoś dużo wojska. Chyba jest bardzo zadłużona. Skoro moje unie dają sobie radę solo, ale większa armia, ale mam na szczęście sojuszników w okolicy. Dawać, dołączać, pomagać swojemu cesarzowi, dziękuję, pięknie. Muszę trochę bitewek potoczyć z Francuzami, żeby warscora sobie nabić i udział w wojnie. Ale jak? Stack wipe? Więc tak, 1,5 kafla od Francji, wyzwalamy w całą Prowansję na południu, dołączy do Chre, Szampanię oraz wojenne reparacje. Powiem wam szczerze, że zrobię jeszcze coś tutaj takiego dziwnego, mianowicie polecę w Expand Infrastructure maksymalne na Pradze, więc muszę tutaj troszeczkę poddewować, żeby zmniejszyć koszty monumentu o te 250 golda, zawsze coś tam do przodu. I cyk, czwarta reforma i lecimy wojnę z Polską i Litwą? Dobra, wezwiemy Moskwę mimo wszystko, bo niestety Litwa chce, żeby dzieliła trus z Moskalami i będziemy dużo z Polski wypuszczali, więc jak najbardziej to chcemy. Fuck! Teraz? Litwa na razie nam płaci, przecież monument sam się nie zbuduje. Oj, biedny ja, wbiłem się w całą armię Polaków. Ale Moskale przychodzą z pomocą, wyjebiście, zajebiście. Teraz nas Gdańsk. Dlaczego nagle nie mogę Galicji i Wołyni wypuścić? A przed chwilą mogłem, co tu się wydarzyło? Totalnie nie ogarniam, czemu nie mogę, więc trudno. Mazowsza też nie mogę, z tego co widzę. A mogłem przed chwilą. Aha! Dobrze, Brandenburgia zaatakowała Polskę i okupowała jedną prowincję. Dzięki Brandenburgia. Dobra, więc bierzemy na szybko pożyczki od mieszczan. Resztę też dobieram i klikam, bo nie wiem do kiedy mam ten bonus. Lecimy. Trochę wojen naraz. W zasadzie kończę wojnę ze Szwecją, żeby zresetować okres pokoju z Polską. Biję się z Danią, żeby zresetować okres pokoju z Gdańskiem i odzyskać parę prowincji. Oraz podbijam sobie Wenecję, bo się nudzę. Dobrze, dobrze. Od członków cesarstwa to nic nie biorę, nawet pieniążków. Łatwa, szybka wojenka. I mamy monument. Poświęciły na to dokładnie cały mój manpower, plus 48, bardzo dużo, a jeszcze za chwilę będziemy mieli tą reformę i potem to już w ogóle tak szybko będzie nam zapierniczało to, że szczerze mówiąc, 20 lat i mamy Chre. Trochę później niż poprzednio, nie? Ale nerfa dostaliśmy za to dołączanie państw, ale nerfa. I w sumie jedna z tych rzeczy, o której wam zapomniałem powiedzieć, to to, że jeżeli chcecie dostać wszystkie prowincje Burgundii dla siebie jako Austria, musicie w którymś momencie odczekać 15-20 lat bez wojen. Mi na tym nie zależy, więc dlatego te wojny toczę cały
cały czas. Jeszcze nie mogę. Super, idea, kończymy. Kolejna dyplomatyczna reputacja. Zawsze na propsie dla cesarza. Trzeba podewować. Ej, w tej Austrii to nie ma za dobrych terenów do dewowania. Tylko Wiedeń, który już jest wydewowany. No to może dobra. Troszeczkę go zrobimy. I kolejna reforma. Te wolne miasta dużo nam nie dadzą. Wojna o dołączenie Szampanii oraz Gdańska do Imperium. 7,40. Strasznie mało. LOL, co to było? Nawet nie zdążyłem wcisnąć. Jakiś stack wipe tutaj zrobiłem. 5 punktów? 5? Reformacja w 3 punktach naraz. Dosłownie, 3 naraz. Powiem wam szczerze, z Polski wezmę o tak sobie drogę do Litwy. Po ograniczam, będę podbijał ten kraj raczej. Skoro tak znerfili dodawanie nowych państw do Holy Roman Empire, to szkoda toczyć wojnę. Powiem wam, że zdecydowanie bardziej się opłaca dobrodać mi Kraków niż taki potężny Gdańsk. I cyk, kolejna reforma. Ale dopiero się szybkość zacznie tutaj. Szybka zmiana władzy. Zróbmy sobie lepsze austriackie posiadłości. I co nam zostało? 30 dewa? Dobra. I mam już gotowe bonusy, więc sobie to skumulujmy wszystko, co tutaj mamy. Bo i tak za chwilę będzie wszystko nam bardzo szybko leciało. Incydent Ligi Hanzatyckiej. I tutaj wybieramy tą opcję, która nam daje Imperial Authority. Nie ma tu żadnej większej filozofii. A ja chcę powstrzymać Hanzę. I cyk, zaczyna przyspieszanie. 70 punktów. I w sumie od tego momentu już nie ma bata, żebyśmy nie zjednoczyli Chre. A jeżeli chcesz zobaczyć, jak zjednoczyć Imperium Świętego Romana jako zewnętrzne państwo, polecam ten odcinek z Polski. I w sumie Polska jest jednym z najlepszych krajów teraz do tego jednoczenia. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, że wszystko wyjaśniłem, no i że zasłużyłem też na lajka na koniec. Sejwy z moich kampanii są dostępne dla wspierających na Discordzie.